Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Feed the Szybek. A dokładnie to już w sumie drugiej edycji tej serii, tak. Jesteśmy sobie w naszym małym domku. Siedzimy sobie na takim tarasie profilaktycznym. Tak, w tym odpaku są naprawdę fajne te mebelki i postanowiłem sobie parę poustawiać. Jedyne co, to zapominam o shifcie. Już próbowałem parę razy zacząć, ale jak wciskałem shift, żeby się z wami przywitać, czyli jak domyślnie kucnąć, no to sobie zeskakuje. Przy czym tak śmiesznie przez chwilę tam sobie siedzę przykulony. No. Ale tak, co nowego? Nie wiem, czy ostatnio wam pokazywałem, znalazłem Portal Gun. Jest strasznie pomocny, teraz sobie szybko tam przebiegam na spawn. Jak widzicie, troszeczkę poenchantowałem. Tak, to jest moje najlepsze dzieło. Powiem wam, że dużo diamencików dzięki temu się zdobyło. A to za to najgorsze. 30 poziom poszedł na postrach stawonogów. O, właśnie. Zrobiłem sobie enchant koło mojego spawnu. Tam sobie stoi taki mały. The hell? Aha, dobra, to są te czapki. Już zapomniałem. Dobra. Wracamy do nas. I tak, czym się zajmiemy? Dzisiaj rasowo chciałem zająć się konkretnym modem. Jako, że musimy wystartować, wypadałoby zacząć od w zasadzie Thermal Expansion albo Industrial Craft. Właśnie, już chyba wszystkie rzeczy z Industrial Craft się nam wyświetlają. Z tego, co się wczoraj dowiedziałem od Hassana, Industrial Craft został przyjęty przez gościa, który zajmował się Gregtechem. No, to tłumaczy rzeczywiście wiele zmian w tym modzie, które nastąpiły. W zasadzie chyba wszystkie zmiany, jakie tu są. Nie wiem, no, teksturki wyglądają... No inaczej. Teraz są takie bardziej może, no nie wiem czy realistyczniejsze, no ale składają się z takich blaszek te wszystkie rzeczy i tak dalej. Wiem, że troszeczkę crafting jest utrudniony, ale bez obaw, to nie jest nic strasznego. O, teraz przynajmniej cewka wygląda jak cewka, czyli wiecie, takie druty miedziane poowijane na bloczku. Dobra, ale tak, czym się zajmiemy? No musimy zająć się podstawkami, czyli zaczniemy sobie od generatora, żeby generować jakąkolwiek energię. Aha, jak widzicie, już nie robi się rafinowanego żelaza, tylko teraz się robi młotek. I za pomocą tego młotka robi płyty. No okej. Chyba patyczki gdzieś tu jeszcze jakieś miałem. Zrobimy sobie młoteczek. Jak widzicie, tym razem do odcinka się przygotowałem. Jak najlepiej potrafiłem. Troszeczkę się, bo to troszeczkę, no w sumie troszeczkę się zeszło, niestety nie miałem za dużo czasu, oj tylko 80 użyć, ale to przynajmniej jest fajne, piszę od razu ile użyć, tak samo pokazuję wejścia i wyjścia na urządzenia, jeśli chodzi o moc jaką pobierają, znaczy energię, może tak. Dobrze, to zrobiliśmy sobie młotek. Oprócz młoteczku... Co to? Ale że jak się to tak... Nie rozumiem, o co chodziło z tym craftingiem. Dobra, zacznijmy od baterii. Co potrzebujemy? Czyli dwa razy musimy tin sobie przerobić i potrzebujemy go razy 4 sztuczki. Dobra, weźmiemy sobie te 4 sztuczki. Jak coś, to jest pierwszy raz u mnie na tym modzie. Znaczy pierwszy raz jestem... spotykam się z tą modyfikacją, w sensie w takiej postaci, bo samym modem już troszeczkę się bawiłem. No, to dwa razy więcej się tego robi, okej. Tylko teraz są te zmiany, więc razem z wami się podszkolę w tym, co tu jest nowego. Teraz jeszcze się przyda redstone i guma. Cutter, spoko. Czyli musimy sobie wziąć 3 sztabeczki. A w zasadzie
5, tylko tak, 3 musimy przerobić na płyty. 2 jeszcze w oki, tak? I poukładać to w ten sposób. No przynajmniej jest jakaś logika, rzeczywiście w tej modyfikacji jednak no troszeczkę utrudnione. Ale zobaczymy jak to się będzie sprawować. Potrzebujemy teraz tak, tego. Musimy to przerobić na płytę, a jak przerobimy na płytę, to możemy zrobić kabelki. Dobrze. Mhm. Ale jeszcze potrzebujemy w sumie gumy. Także zużyjmy tylko część póki co. O, w ogóle tu się porobiło troszeczkę rzeczy. O. Wpakujemy 2 węgielki i wystarczy. Gdyż to jest żelazny piecyk, czyli jeden węgiel tutaj ma wydajność 10 itemków. Tak, troszeczkę większą. No w ogóle weźmy może połowę, przerzućmy sobie tutaj. O, będzie troszeczkę szybciej i zajmiemy się dalej. Co jeszcze tutaj musimy zrobić? No musimy wziąć troszeczkę redstone'u. Redstone oczywiście mamy. Weźmy na razie tak na styk. Oprócz tego więcej żelaznych płytek i piecyk. No dobrze. 8 sztuczek. Nie 8. Tam było 5 sztuczek. Chyba. Zaraz się przekonamy. Oho. Oho, dobra. Gorący temat, dokładnie. I mamy żelazny piecyk, dobra. Pamiętam, że te dwa robił MacCrafter, więc mówił, że coś jest inaczej niż było. Wtedy go nie za bardzo słuchałem. Także teraz już wiem, o co mu chodziło. No w zasadzie to w łapce też możemy chyba przerabiać. 3 żelazne płytki, o. Gumy już troszeczkę widzę się naprodukowało. Dobra, reszta się dorobi. Wyprodukujemy sobie teraz, o właśnie, ten kabelek i tak, teraz musimy sobie to poukładać, o, te części w ten sposób i redstone do środka. Mamy re-battery, czyli chyba chodzi o recharge, czyli powtórne ładowanie. Teraz poukładamy te płytki i okej, mamy generator. Czyli już jest podstawa. Z pewnością jeszcze będę chciał potem się zająć solar panelem, ale do niego będziemy potrzebowali... chwila. Aha, dobra, to jest już troszeczkę inna rzecz. Tu mamy macerator. Mhm. O, w tym z Thermal Expansion też możemy sobie zrobić, ok. Tylko nie wiem, w tej maszynce chyba nie będziemy mogli przerobić, więc solarem zajmiemy się następnym razem. A przynajmniej jakimś podstawowym, tak sobie przynajmniej teraz myślę. Bo węgla dużo, dużo, dużo nakopałem. Diamencików też. Jakżeby inaczej. Nawet widzę, że jest więcej niż 81. Chyba MacCrafter coś dokopał. No ale to się dowiem później. Geothermal Generator. Nie, to nie. A nas interesuje... Aha, dobra, teraz tak to się robi. Żelazny... O, właśnie. Elektryczny piecyk. Czyli musimy zrobić znowu nieco płytek. No, weźmy może tutaj już przeróbmy. Z rozmachem. O, come on, kolejny deszcz? Nie wiem czemu, ale mój świat ostatnio cierpi z powodu deszczu. Non-stop pada. Wyjdę z domku, zaczyna padać. Wejdę do domku, zaczyna padać. Wychodzę z kopalni. Nie pada, po chwili zaczyna. No i taka z tym robota, non-stop. Będę musiał chyba pobawić się maszynką z Forestry, żeby jakoś to ominąć, ten problem. Tam jest jakaś taka właśnie fajna maszynka. Uhu. Która jakby cofa deszcz, nie wiem na jakiej zasadzie to tam ma niby działać, po prostu wyłączy deszcz, o. Kosztem tam pewnych surowców oczywiście, ale myślę, że się to przyda, przynajmniej do nagrań. Nie będę was tak męczył szumem.
Dobrze, to mamy... Aha! Tylko moment, pierwszą rzeczą w sumie jaką byśmy mogli się zająć to będzie ekstraktor, a to w zasadzie dlatego, że dzięki niemu uzyskamy więcej gumy. Piecyki to jeszcze możemy sobie jakoś tam dać radę. Tak więc weźmy... O! Nie zniknij. Weźmy sobie tak to. Przerobimy... Nie, wystarczy chyba tylko jedna póki co. O! Jedną płytkę. Machine block. Gdzie to jest? Ekstraktor właśnie. Ekstraktor. Aha, jeszcze jedna płytka. No, z jednej strony niby głupio, bo jest młotek i tak dalej, ale jest jakaś maszynka chyba, która też nam zastępuje po ten młoteczek i w sumie nie trzeba czekać, aż się to wszystko przetopi, więc no, w sumie nie jest tak źle. To chyba akurat jest zaleta. Tak patrząc z lepszej takiej perspektywy na to wszystko, z taką, taki spontan. Dobra. Zróbmy już tam... ekstraktor, kurczę, zapomniałem przez chwilę jak to się nazywa. Zróbmy ten ekstraktor. O. I teraz co jeszcze potrzebujemy? Aha. Będą nam potrzebne tritapy. Weźmy troszeczkę drewna. Jeden, drugi, trzeci. O, czwarty, okej. Okay. Zobaczmy teraz, czy jeszcze działa w ten sposób. Nie, to tak już chyba nie działa, przynajmniej nie na tej, nie na tym craftingu. No szkoda. Poukładajmy to tak i jest ekstraktor. Dobrze. W tym momencie w sumie przydałby się taki dodatkowy budyneczek tu zaraz obok. Przynajmniej tak na teraz na maszynki. No bo tu... no, ciężko byłoby się upchnąć z tym wszystkim. Gdzieś tu miałem... O, właśnie mój toporeczek. Mój radar niczego nie wykrywa. Właśnie, zmieniłem sobie minimapę. Ta jest, kurczę, jakoś lepsza. Nie ma z nią tyle problemów. Pokazuje, gdzie są jakie moby. Tak, to jest... To naprawdę dużo, dużo daje. No cóż, Mac chyba się nie obrazi, że troszeczkę nam zdebastuje domek. Ale potrzebujemy miejsca. Potem to będzie modernistyczne, nie bój się. Wszystko potem się nadrobi. Stawi się parę szyb, czy coś. Troszkę małe. Okej, tą ścianę przesuniemy. Tak. Nada się temu ładne szejpy i będzie cacy. Ile tu potrzebujemy? Chyba w sam raz, jak się nam skraftuje. Pół płyteczek. Ups. No, nie tutaj, tutaj. O. Jeszcze raz. Aha, dobra. Teraz można by dać w tym miejscu pochodynkę, albo w tym. I jest, powiedzmy, do bani. Ale dobra, będzie to jakoś działać. Generator sobie damy może na górę. Albo tu na boczku. Pomyślmy chwilę. Na górze mogą być solar panele. Tak więc generator damy, o, w tym miejscu. Tutaj będzie potrzebny bedbox albo... MFE? MFE może nie, na razie zrobimy bedbox. Tin, rebattery, dobra. Czyli znowu potrzebujemy więcej tych elementów, wystarczy chyba, że dorobimy sobie z 4 sztabek. I powinno nam wyjść wystarczająco dużo. Gumy jest też w sam raz. Nieco więcej redstone'u. To jest... Aha, dobra, kabelki. 3
trzeba jeszcze troszeczkę kabelków też dorobić. Tak. Jeden więcej. Teraz poukładać te części w ten sposób. Redstone. Pyk. Mamy rebattery. Razy 3. Co jeszcze jest? Aha, tin cable. Jeszcze jeden. Ups. Mamy tin cable. Potem mamy troszeczkę drewna. Ale drewno jest ok. To układamy w tym miejscu. To tak. Wywalmy to drewno. Troszeczkę tego. I mamy bedbox. Dobrze. W tym miejscu to chyba jest wyjście. Także musimy to skierować w dół. Jeżeli tu wsadzimy troszeczkę węgla. Weźmy 5 sztuczek. Zaczyna generować energię. Tak. I bedbox nam to przyjmuje. Super. Mamy już to, więc teraz możemy zająć się na przykład kabelkami. Jakie to ma w ogóle wyjście? 32, czyli tin cable będzie chyba najbardziej wskazany. Z tym, że mamy więcej kopru. A w skrzyni nie mamy chyba nic więcej. Nie, jest troszkę tinu. No dobrze, to zrobimy z tinu kabelki. Nawet chyba ich więcej wyjdzie. Zobaczmy. Przerabiamy na płytki. Płytki na kabelki. I zaizolujemy sobie 4 kabelki. Na razie poprowadzimy tak. Tu damy ekstraktor. Zbiera energię. Generator tam dalej generuje. Tak więc weźmiemy sobie troszeczkę sticky resin. Weźmy sobie 8 sztuk i powinno nam to wyekstraktować razy 3. Tak, ale to w późniejszym czasie, teraz jeszcze to nie nastąpi. Tak więc zajmijmy się jeszcze piecykiem. Piecyk też bardzo wskazana rzecz. Również macerator. O właśnie, macerator. Zobaczmy, co do maceratora jest potrzebne. Niewiele. Ale czy my mamy tyle krzemienia? Kurczę. Chyba nie ma. Tylko 2 sztuczki tutaj widzę. O, to weźmiemy. Okej, ale mamy żwir. Weźmiemy sobie żwir. Gdzie ja dałem łopatę? A nie, mam ją ze sobą, okej. A, jest, okej. Haha, mam cię. Gdzie to wpadło? Aha, do plecaczka na pewno. Nie wiem, co to był za bóg przed chwilą. O, nawet miałem ze sobą kilka sztuk. No dobra. Także mamy 3 sztuczki tego, 2 kobla. Tam bodajże jeszcze był właśnie Basic Machine i Electronic Circuit. Tak więc bierzemy sobie kolejne 3 sztabki tego. Przerobimy na kabelki. Dobra. Gumę już możemy chyba zabrać. Potem jeszcze był przydatny. To ile byśmy musieli dorobić? 8, 9, to jeszcze 6. 6 płytek. No come on, chodź. Ze mną. Coraz więcej raberku. Gdzie my jeszcze to... Chwileczkę. Aha. Jeszcze resztę kabelków trzeba dorobić. Jedna płytka na środek. Tak, to już mamy. Basic Machine Frame. Machine Casing, ok. Tak to się nazywało. Ekstraktor macerator. Tak, to tu musimy dać tu. To na górę. 2 kobelki. Nie wiem, po co koble w maszynie, ale niech będą.
I w tym momencie możemy chyba poprowadzić sobie w ogóle kabelki tu dołem. Co tu jest? Aha, to nawiedziny Creepera zapewne były. Krypcie wszędzie. I dobrze, przeprowadźmy sobie kabelek. Może nie tędy, tędy jeszcze nie. Poprowadźmy sobie go tu ładnie dołem. Okej. I macerator pacniemy sobie tu. No właśnie. Także będziemy mieli już dostęp przynajmniej do rud. Przyda się jeszcze troszeczkę więcej węgla tam rzucić. Weźmy dwa bloki od razu. O, działają, okej. I zróbmy sobie jeszcze piecyk. O właśnie, piecyk jeszcze chyba najłatwiej się tu robi ze wszystkiego. Tak. Nie, jeszcze potrzebujemy koperku troszeczkę. Trzy sztuczki. Przerabiamy na płytki. Na kabelki. Izolujemy. Układamy sobie w ten sposób. Okej. Buf. Dobra, to już jest. Co jeszcze było potrzebne? Coś konkretnego? Nie, tylko dwie sztuczki redstone'u. Więc przeróbmy sobie bloczki na redstone. I tak, gdzie... Gdzie to jest? Czy ja to zasałem do pesaka? O, dziwne. No dobra. Tak, to... W ten sposób, chwileczkę, jak to miało być? Pełno nowych maszynek doszło. I na górę to, dobra. Gdzie by to usadowić? To róbmy jeszcze tylko troszeczkę tego. Okej. I to będzie nasz podstawowy zestaw maszynek. Teraz muszę jedynie co zainwestować nieco w pewne surowce, żeby zacząć jakoś rozbudowywać się nieco. I tak, zbudujemy domek. Nie wiem, może na razie będzie to jakiś podstawowy, jakimś pięknym domem i tak dalej. Zajmiemy się później. Oho, chwileczkę. Dobra. Zajmiemy się później. Myślę, że zostaniemy w tym magicznym lesie, tak. Magiczny las nawet jest fajny, oprócz tych latających... nie powiem czego. Jest całkiem przyjemnie. Tam mieszka Koki, McCrafter myślę, że też chyba gdzieś tu w okolicy chce się osiedlić, a ja myślę, że pójdę gdzieś tam. Także w komentarzach ewentualnie napiszcie, czy wolelibyście, żebym mieszkał w tym magicznym lesie, tak? Czyli troszeczkę lepiej wygląda woda, nieco inne kolory, krzaczków i tak dalej. Czy zamieszkać w zwykłym waniliowym lesie, który jest zaraz obok. Osobiście chyba bym wolał tu, jednak liczę się jeszcze z waszą opinią. Także napiszcie, co o tym myślicie. Dzięki za obejrzenie. Jak chcecie, to następnym razem pokażę wam, jakie czapki zdobyłem. Tak, troszeczkę maniak w Team Fortress na te czapki. Widzisz mobka z czapką, od razu go pogłaszczasz mieczem, żeby zdobyć czapkę. No, ale to tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Co prawda taki podstawowy, tak, ale chciałem z wami to przeżyć, wiecie, tą podstawkę. No, bo już byłem w zaawansowanym stadium ostatnio, więc coś odmiennego. Więc jeszcze raz, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!